Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować będzie to spotkanie Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Zawodnicy już na murawie, jeszcze tylko ostatnie przygotowania i zaczynamy. Mecze towarzyskie nie mają żadnej stawki, ale nie oszukujmy się, każdy lubi wygrywać i ci piłkarze nie są wyjątkiem. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej, a tak strata. Mané. Özil. Lucas Moura. Dobrze przeczytał teraz grę, mogło być groźnie. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomiernie. A przewagę w obronie albo w ataku zapewnić mają mobilni zawodnicy drugiej linii, na których barkach spoczywa być albo nie być akcji ofensywnej. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Mesut Özil! Fantastyczna interwencja! Absolutnie klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Świetnie wyjaśnia sytuację Sergio Ramos. I piłkę przejmują rywale. No, może coś z tego będzie? Ależ się przedarł, no! Rewelacyjna obrona ataku. Co za świetna interwencja w ostatniej chwili! Wybił dokładnie z linii bramkowej. Wszyscy widzieli już piłkę w siatce, ale obrońca jakimś cudem zdołał ją wybić. Özil. Nikt teraz nie przeszkadza. Może dośrodkować. Mané. Fred. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Messi. Lionel Messi. Jest! Messi, Messi, Messi! Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Gol! Niesamowite uderzenie Lionela Messiego. To jest dopiero talent z prawdziwego zdarzenia. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Number 10, Lionel Messi. Messi. Zostawił za sobą trochę boiska. Mesut Özil. Strata piłki. Już blisko pola karnego. Messi. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. To może być wyrównanie? I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem, czy może to przeciwnik odpowie. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Lucas Moura. Fred. Zatrzymany atak. No i strata piłki. Ależ technika. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Zespół traci piłkę.
Alli. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Mané. Lucas Moura. Cały czas biegnie z piłką. Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Popatrzmy na powtórkę bramki, po której mamy remis. Lionel Messi. Özil. Mané. Özil. Niestety strata piłki. Dele Alli teraz. Fuchs. Fred. Mesut Özil. Co teraz wymyśli? Dele Alli teraz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Mają teraz trochę miejsca. No teraz mamy groźną sytuację. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Mesut Özil. Piłkę przejmują rywale. Fred. Mesut Özil. Sadio Mané teraz. Mané! Nie ma gola. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Centra w pole karne, przepychanki. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Messi z piłką przy nodze. Messi! Jest! Messi, Messi, Messi! Zasłużona radość, tak się strzela bramki. No pięknie, widać w powtórce, jak podciął tę piłkę nad bramkarzem. Znakomite techniczne uderzenie. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Jest 2-1 po pierwszej połowie. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Źle kryje Neymar, prostopadle. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwsza, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Neymar. Neymar, podniesiona chorągiewka liniowego, spalony. Alexander Arnold. Fred. Mesut Özil. No brawo, świetne wyjście z wodem. Özil. Świetnie wyjaśnia sytuację Sergio Ramos. Szansa, może coś z tego będzie. Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Dele. I Dele Alli znowu przy piłce. Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Mesut Özil. Robi się niebezpiecznie. No, nie pozwolę. Mané! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. No, błąd, strata.
Ten mecz zdecydowanie może się podobać, Darku. Drużyny ostrzeliwują się bez pardonu i obecny wynik remisowy raczej nie przetrwa następnych minut. Fred. Deli. Fred. Fred. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Deli. I Sergio Ramos zażegnuje niebezpieczeństwo. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Neymar w polu karnym. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Niebywałe, znowu Messi, dokładne, kolejne trafienie. Mamy hat-tricka, kapitalny występ Argentyńczyka. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalność. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa, za to mamy gwarancję emocji do końca. Ma trochę miejsca na skrzydle. No, piłkę odebrał i stracił. Young. I piłkę przejmują rywale. Świetny przegląd pola. Nic im nie wyszło z tego ataku. Będą mieli rzut. Ostrożny. Prowadzą. Mogą podwyższyć. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Carles Puyol. Co teraz wymyśli? Tracą piłkę po tym podaniu. Ezil. Young. I świetne przerwanie akcji przeciwnika przez Sergio Ramosa. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Może teraz ruszyć skrzydłem. Ali. Shane Long. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Podanie za podaniem budują atak. Deli. Shane Long. I wyrównanie. Widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobry atak na piłkę. Jan. Niestety, strata piłki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ przechwyt, pięknie. Rozrzucenie do boku. Dele Alli teraz. Ashley Young może dośrodkować. Do kolegów w polu karnym. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Urwał się obrońcy. Neymar. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Kibice gospodarzy zaczynają się niecierpliwić. Wszyscy oczekują to zwycięstwa.
Wybija daleko poza linię boczną. Rozpoczną wrzutem z autu. Najwyraźniej trener przygotowuje zmiany. Na piłkę, co z tego wyniknie? No, zażegnali niebezpieczeństwo. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Mane. Ben Yedder. Ciekawe, jak to rozwiąże. Özil! Gol! Zasłużone prowadzenie! W końcu im się należało! Przez większość czasu byli drużyną dominującą, walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego... Już chyba nie oddadzą. Ben Yedder. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Jest zwykle niebezpieczna sytuacja. To może być wyrównanie. Tak, mamy wyrównującą bramkę. Co za szaleństwo w końcówce. Teraz to dopiero będzie się działo. Przecież ani jedni, ani drudzy tak tego nie zostawią. Co za emocje. Mecz trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Wyrównująca bramka padła już w doliczonym czasie gry. Brawo, brawo za grę do końca i nie poddawanie się. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to osądzać. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Niecodziennie zdarza się strzelić hat-tricka i nie wygrać meczu, ale tym razem tak właśnie było. Starał się, starał, a dziurawa obrona wszystko zepsuła. Musi... Dojdzie chyba do tego prosto. She used to move, she used to tell me a lie.